Witam Ciebie bardzo serdecznie na praktyce księżycowej, tym razem pierwsza w tym roku pełnia księżyca, 25 stycznia, dopełnienie godzina 18:54. Oczywiście możesz praktykować dokładnie w tym czasie, jeśli będziesz miała możliwość, ale możesz też dzień wcześniej, dzień później, jak tam będzie dla Ciebie wygodnie. Ta pełnia jednak trwa jakiś czas i ta energia pełni trwa jakiś czas. Zapraszam Cię na zestaw Świat Górny, krąg siódmy i zrobimy sobie dzisiaj tą praktykę szybko. Z energią pełni. Na początek stań w lekkim rozkroku. Na pełnych stopach skieruj swoją uwagę na podeszwy stóp. Możesz zamknąć oczy, weź głęboki wdech i wydech. Pobujaj się z wdechem na palce, z wydechem na pięty. Złap balans, złap równowagę. I wróć do stania na pełnych stopach. Weź głęboki wdech, prowadząc ręce bokami, wdech przez nos. Napełniasz się życiodajną energią, wydech przez usta. Oczyszczasz się ze wszystkiego, co Ci już nie służy. Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. I taka osadzona, trochę bardziej w tu i teraz, zapraszam Cię do pozycji wyjściowej świata górnego. Stopy na szerokość kolców biodrowych, zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, luzik w miednicy, nadgarstki idą na nadnercza. Możesz to osiągnąć poprzez podłożenie jednej dłoni pod łopatkę i dołożenie nadgarstka drugiej. Na początek praktyki warto jest pokręcić trochę nadgarstkami w tym miejscu, gdzie nadnercza są, troszkę rozmasować to miejsce, rozgrzać, poczuć. W jedną, w drugą stronę. I zatrzymaj nadgarstki, dłonie luźne, skierowane w dół. I zacznij przenosić łokcie do przodu i do tyłu, sprawdzając, jak się mają dzisiaj Twoje barki. Przygotowujemy w ten sposób barki do praktyki. I zatrzymaj ręce, łokcie skieruj maksymalnie do przodu, wyciągnij do góry klatkę piersiową, wyciągnij tył szyi, czubek głowy skieruj do nieba. Popatrz w dal, unosząc leciutko brodę do góry i weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata górnego. Pierwsze ćwiczenie z dzisiejszego zestawu, świat górny, krąg czwarty, afirmacja. Mój dom jest pełen miłości i ciepła. Wszyscy czują się w nim dobrze i bezpiecznie. I tak, wchodzimy w ćwiczenie. Stajemy na jednej nodze, kolana łączymy razem, stopa zadarta. Robimy lekki skłon do przodu, tak żebyś mogła swobodnie popatrzeć przed siebie i pociągnąć brodę do przodu. W tej pozycji biodra ciągniemy do góry, kość ogonowa do góry, wypinamy pośladki, wspinamy się na palce, wdech. Wydech, opadamy na całą stopę i podkulamy kość ogonową, zaokrąglając lędźwia. I zostajemy w tej pozycji. Wdech, biodra do góry, wspięcie na palce. Wydech, cała stopa, zaokrąglenie lędźwi, podkulenie kości ogonowej. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, wydech, dół. I powtarzamy kilka razy. Zaczynamy praktykę szybko. I ostatni raz.
Wyprostuj się, odstaw nogę, przenieś biodra maksymalnie do przodu, wypychając kość łonową do przodu dla równowagi w lędźwiach. Wdech, wydech. Druga noga to samo. Kolana razem, stopa zadarta. Lekki skłon do przodu, popatrz przed siebie. Łokcie opadają do ziemi. I z wdechem biodra do góry, kość ogonowa do góry, wypinamy pośladki, wspięcie na palce. Z wydechem opadamy na całą stopę, podkulamy kość ogonową, zaokrąglamy lędźwia. Wdech, góra, wydech, dół. I powtarzamy kilka razy. Pamiętaj, że najważniejszy w tym ruchu jest ten ruch miednicy. Do góry i do dołu. Zaokrąglenie lędźwi. I ostatni raz. I podnieś się do góry. Odstaw nogę. Przenieś biodra do przodu. Wdech i wydech. Wchodzimy do świata średniego, do klęku. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra, nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, czubek głowy do nieba, broda lekko do góry, wdech, wydech. Ćwiczenie ze świata średniego. Świat średni, krąg pierwszy. Afirmujemy. Pełna łagodności i zrozumienia. Porozumiewam się z innymi ludźmi. Tego ćwiczenia nie da się zrobić tak bardzo szybko. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz, poprowadź ręce do pączka kwiatowego. Ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu, wyprostowany odcinek piersiowy kręgosłupa, otwarte barki, broda lekko do góry, wdech i wydech. I wracają ręce tą samą drogą, głaszcząc nasze ciało na nadnercza. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. I do góry ręce. Głaszczemy się z czułością. Oddech. I powrót. I oddech. I jeszcze raz. Ręce do pączka. Oddech. I powrót. I oddech. I będziemy przechodzić do świata dolnego, czyli znowu idą ręce do pączka, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Teraz schodzą za szyją, za głową, poprzez przemasowanie ramion przechodzą dłonie do przodu i grzbiety nadgarstków się stykają. Poprzez przeniesienie bioder w stronę pięt schodzimy na dół, na łokcie. Robiąc jeszcze krok do przodu. I na początek pokiwaj się do przodu i do tyłu, tak żebyś mogła swobodnie osadzić się w tej pozycji świata dolnego. Poczuć, jaka ona dzisiaj dla Ciebie jest. Zatrzymaj się, pobujaj biodrami na boki. I wyczuj, jakie to dla Ciebie jest, jak Twoje ciało w tym się ma. I zatrzymaj się, lędźwia podnieś do góry i na dół, do góry i na dół. Zaokrągasz plecy i robisz z pleców siodełko. I pozostań w siodełku z rozluźnionym brzuchem, z otwartym, rozluźnionym dnem miednicy.
przenieść środek ciężkości do przodu, kierując ramię nad łokieć. Wyciągnij głowę do przodu, broda do góry, nie opiera się na dłoniach. I weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata dolnego. I przed nami świat dolny, krąg ósmy. Poprzez akceptację i ukochanie siebie uzdrawiam się. Moje drogie, przed ramiona na ziemię obracamy dłonie tak, żeby był pączek. I schodzimy na dół do leżenia na klatce piersiowej. Ważne jest, żebyś czuła, że Twój mostek leży na ziemi, że głowa może przechodzić ze strony na stronę, ona nie jest głównym miejscem podparcia. Łokcie ugięte, dłoń na dłoni leży. Jeśli jest Ci tak trudno się położyć, możesz spróbować odsunąć jeszcze klatkę piersiową do przodu albo włożyć poduszkę pod klatkę piersiową. I w tej pozycji świat dolny, krąg ósmy. Zaginamy mocniej jedną nogę. Stopę zadzieramy fleks. Wdech. Stopa ciągnie nogę do góry, do wyprostu. Wydech. Powrót. Wdech, zgięcie, zadarcie i do góry. Wydech. Powrót. Wdech, góra. Ciągle jedna noga pracuje. Wydech, powrót. Wdech, góra. I powrót z wydechem i ostatni raz. Wdech i wydech. Wdech i wydech w pozycji na klatce piersiowej i druga noga to samo. Zadzieramy stopę, zginamy nogę w kolan. Wdech do góry, do wyprostu. Wydech, powrót. Wdech, góra. Wydech, powrót na krótkiej dźwigni. Stopa ciągnie do góry. I ostatni raz. Powrót. Wracamy do pozycji wyjściowej w podparciu na łokciach. Wdech i wydech. Połącz teraz kolana. Usiądź na piętach. Podkul kościogonową pod siebie. Zaokrąglij plecy. Zejdź do pozycji dziecka. Ręce daj wzdłuż ciała. Czoło do ziemi. I przy zaokrąglonych plecach zacznij głęboko oddychać, rozluźniając lędźwia, barki i kark. Powolutku, zaokrąglając plecy, krąg po kręgu do góry. Głowa na końcu, wdech i wydech. I idziemy do świata górnego. Pozycja wyjściowa. Stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, rozczapieżone palce, trochę do środka, duże paluchy, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu, czubek głowy do nieba, popatrz w dal i weź głęboki wdech i wydech. Kolejne ćwiczenie, świat górny, krąg piąty. Afirmujemy. Jestem w podróży mojego życia. Przekraczam granice i rozszerzam horyzonty. Modyfikacja tego ćwiczenia, które było wcześniej w świecie górnym. Stajemy na jednej nodze, kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie. Łokieć przeciwny do podniesionej ręki. Ściągnij łopatkę, pomasuj pachę, zagarnij pierś, pomasuj mostek, idzie ręka na kark. Podnieś ręka przeciwna do nogi. Podnieś. I w tej pozycji
to, co było ostatnio. Biodra do góry, kość ogonowa do góry, ciągnie piętę wdech. Wydech, cała stopa, podkulamy kość ogonową, zaokrąglamy lędźwia. Wdech, góra, wydech, dół. Wdech, góra, wydech, dół. I ostatni raz. I wraca ręka po mostku, pod piersią, pod pachą, na plecy. Podnosimy się, odstawiamy nogę, przenosimy biodra maksymalnie do przodu, wdech i wydech. Druga noga. Kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu, broda do przodu, patrzysz przed siebie. Przeciwna ręka do nogi. Ściągnij łopatkę. Pomasuj pachę, zagarnij pierś, pomasuj mostek. Idzie ręka na kark. Z wdechem biodra do góry, kość ogonowa do góry, pięta do góry. Z wydechem opadamy na całą stopę, podkulamy kość ogonową, zaokrąglając lędźwia. Wdech, wydech. Wdech, góra, wydech, dół. I ostatni raz. I wraca ręka po mostku, pod piersią, pod pachą, na plecy. Podnoszę się do góry, odstawiam nogę, przenoszę biodra maksymalnie do przodu. Wdech, wydech. I przechodzę do świata średniego. Znowu do klęku, kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, popatrz w dal. Wdech i wydech. Świat średni, krąg piąty. Oddaję się w opiekę opatrzności. Zawsze i wszędzie jestem chroniona. Pokażę najpierw z tyłu. Łączysz stopy. Jedną stopę wspinasz na palce i odwodzisz nogę w biodrze tak, żeby podnieść kolano, a stopa, a pięta wylądowała wśród stopy. I powrót z wydechem. Wdech, góra. Wydech, powrót. Wdech, góra. Wydech, powrót. Cały czas jedna noga. I ostatni raz. Rozłącz stopy, wdech i wydech. I na drugą stronę to samo. Połącz stopy, druga stopa na palce. Wdech, odwodzimy nogę w biodrze, pięta ląduje wśród stopy. Wydech. Powrót, wdech, góra, wydech, powrót, wdech, góra. I ostatni raz. Rozstaw stopy, wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego, czyli ściągamy łopatki, masujemy pachy, zagarniamy piersi, masujemy mostek, szyję, twarz, idą ręce do pączka, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu i od razu do pozycji wyjściowej z przeniesieniem do przodu. Ramię nad łokieć, lędźwia rozluźnione, otwarte, rozluźnione dno miednicy. Patrzysz przed siebie, wdech i wydech. Świat dolny, krąg czwarty. Zawsze otrzymuję pomoc, jakiej potrzebuję. Pokażę z przodu. Jedna ręka
po mostku, pod piersią, pod pachą, na plecy, na nadnercze. Przeciwna noga do uniesionej ręki, do sikającego pieska. Zadarta stopa na wysokości kolana. To jest wdech, z wydechem wracamy. Wdech, góra, wydech, powrót. Wdech, góra, wydech, powrót. I ostatni raz. I wraca ręka. Pod pachą, pod piersią, po mostku. Do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Druga strona to samo. Druga ręka. Po mostku, pod piersią, pod pachą, na plecy. Przeciwna noga do ręki, do sikającego pieska, zadarta stopa na wysokości kolana. Wdech, góra, wydech, powrót. Wdech, góra, wydech, powrót. I ostatni raz. I wraca ręka pod pachą, pod piersią, po mostku do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Połącz teraz kolana. Usiądź na piętach. Podkul kościogonową pod siebie. Przejdź do pozycji dziecka, kładąc czoło na ziemi. Ręce kładąc wzdłuż ciała, dzięki temu możesz rozluźnić barki. I zacznij głęboko oddychać, rozluźniając swoje plecy. Powolutku zaokrąglając plecy, krąg po kręgu, idziemy do góry. Głowa na samym końcu, wdech i wydech. I ostatnie ćwiczenie z dzisiejszego zestawu. Świat górny, krąg siódmy. Pozycja wyjściowa. Stopy równolegle do siebie, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza. Łokcie pamiętaj maksymalnie do przodu, czubek głowy do nieba i popatrz w dal. Wdech i wydech. Oczyszczam się od przeszłości i otwieram się na nowe. Piękna to jest afirmacja i piękne ćwiczenie na pełnię księżyca. Będziemy stawać na jednej nodze. Kolana razem, stopa zadarta. Ręce pójdą do pączka. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. Idą ręce do pączka. I w tej pozycji biodra do tyłu, kość ogonowa do góry, ciągnie pięte, wdech, wydech, powrót, wdech, góra, wydech, powrót. I ostatni raz, biodra do tyłu, wspięcie na palce i powrót z wydechem. I wracają ręce po twarzy, po szyi, po klatce piersiowej, pod pachami, na nadnercza. Odstawiamy nogę, biodra przenosimy do przodu, wdech i wydech. Druga noga to samo, kolana razem, stopa zadarta. Ręce do pączka. I teraz biodra do tyłu, kość ogonowa do góry, ciągnie pięte, wdech, wydech, powrót, podkulamy kość ogonową. Wdech, góra, wydech, powrót. I ostatni raz. I wracają ręce. Wraca noga. Przenosimy biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech.
I rozluźnij ręce. Na zakończenie trzy oddechy, tak jak na rozpoczęcie praktyki. Wdech przez nos, wysoko idą ręce nad głowę, wyciągamy swoje ciało. Wydech przez usta. Wdech przez nos. Wydech przez usta. I wdech. I wydech. I dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Niech ta pełnia księżyca będzie dla Ciebie dobrym czasem. Buziaki.